Hello, hello, welcome again, my students. No, długo nie mieliśmy tego typu lekcji, więc myślę, że nadszedł czas na jedną. Jesteśmy akurat przy powtórce, a także przy różnego rodzaju zadaniach, więc za chwilę sobie to wszystko ogarniemy. Chciałbym, słuchajcie, żebyście otworzyli zeszyty na stronie 73. Myślę, że na razie podręczniki nie będą potrzebne, więc starczą same zeszyty. A ja muszę jeszcze Culture Watch znaleźć. Mam. Ok, słuchajcie. Na stronie 73. Ok, muszę jednak jeszcze znaleźć wasz plik. Mamy zadanie drugie i trzecie, bo pierwsze już zrobiliśmy i nawet całkiem dobrze poszło, mimo iż wcale nie było łatwe. Copy and complete the sentences with the correct form of the verbs in brackets. Pamiętajcie, że jest to poprawna forma z nawiasu potrzebna. If my dad earned more money, he me a motorbike. I mamy teraz tak. Mamy if i mamy earned. Oznacza to, że jest to czas przeszły. Co oznacza, że trzeba w tej sytuacji użyć drugi tryb warunkowy, który charakteryzuje się tym, że po osobie dajemy would i po would jest zwykły czasownik i wychodzi would buy. Czyli jeśli mój tata zaoszczędzi więcej pieniędzy, kupi mi motor. I to France on holiday next year if I can afford it. Czyli pojadę do Francji, jeśli będzie mnie na to stać, więc my nie wiemy, czy będzie nas stać, nie wiemy, czy pojedziemy do tej Francji i ja nie wiem, czy mnie słychać. Tak jest. Ok, więc jak nie mamy pewności, używamy czasu future simple, czyli will, a po will jest zawsze podstawowa forma czasownika will go. I'll go to France on holiday next year if I can afford it. I'm not going to Amy's party because Tom this weekend. W ten weekend. Nie idę na tę imprezę, bo robię coś, co na pewno się wydarzy. Więc używamy tym razem czasu present continuous. I'm visiting. Jeżeli mamy pewność, że coś się wydarzy, bo mamy to zaplanowane i dążymy do tego, to wtedy używamy czasu present continuous, bo to tak jakby już się działo. So, I'm not going to Amy's party because I'm visiting Tom this weekend. If I, the job, I'll lend you the money. Mamy I will. I will oznacza, że jest to pierwszy tryb warunkowy, więc używamy czasu present simple, czyli najprostszego po prostu get. If I get the job, I'll lend you the money. Chociaż pieniędzy nie pożyczajcie. If I had tried, had tried, co oznacza past perfect, czyli trzeci tryb warunkowy. If I had tried those shoes on first, I, i teraz, zawsze w trzecim trybie warunkowym, po drugiej stronie barykady będzie would. Tutaj akurat jest, że not to wouldn't. Have i trzecia forma czasownika, czyli bought. If I had tried those shoes on first, I wouldn't have bought them. If they, the law, they wouldn't have gone to prison. Czyli tu jest znowu trzeci tryb warunkowy, tylko zaczynamy z tej strony drugiej. If they hadn't broken the law, they wouldn't have gone to prison. Ok. And exercise 3. Tam to jest jeszcze trudniejsze i zawiera jeszcze więcej różności. Order the words to make questions in your notebook. Pamiętajcie, że jeżeli są zaimki pytające, to zawsze one będą na pierwszym miejscu. Boże, jeżeli ich nie ma, to czasownik posiłkowy jest na pierwszym miejscu, czyli will albo do. Jedziemy. Co planujesz robić w ten weekend?
Fajnie jest tu prosto, bo no, nie trzeba nic zmieniać, więc tylko ustalić kolejność. What are you planning? Czyli co planujesz? Teraz musi być robić. To do this weekend. What are you planning to do this weekend? Okej, okay. Tutaj już mamy pytanie szczegółowe. Tak jak zresztą tam. What would you do if you saw a bank robbery? What would you do if you saw a bank robbery? Co byś zrobiła, gdybyś widziała napad na bank? I teraz mamy pytanie ogólne, więc na pewno zacznie się na will. Czy pożyczysz mi? Will you lend me 10 euros? Jeśli będziesz miała wystarczającą ilość pieniędzy. If you have enough money. Pamiętajcie o ważnej rzeczy. Jeżeli enough oznacza, jeżeli enough stosujemy z przymiotnikiem, to najpierw jest przymiotnik, później jest enough. Jeżeli enough stosujemy z rzeczownikiem, to najpierw jest enough, później jest rzeczownik. Enough money, ale smart enough. Okay, for what? No i musi być posiłkowy od razu. Will. Teraz co? The weather be like tomorrow. Jaka będzie jutro pogoda? What will the weather be like tomorrow? Five. Do. I patrzcie, jak było will, to był podmiot, więc tu też będzie podmiot. Podmiotem jest you. Do you fancy going out for a meal tonight? Do you fancy going out for a meal tonight? Okay, and the last is what? Posiłkowy would, podmiot you. Have done. What would you have done if. I druga strona barykady. He had, czyli he'd, stolen your mobile phone. Co byś zrobił, gdyby on ukradł twój telefon komórkowy? Więc gdybanie, więc trzeci tryb warunkowy. Ok, i teraz słuchajcie, mamy na następnej stronie cultural awareness, czyli mamy różnego rodzaju ciekawe aspekty kulturowe i takie, które mówią o tym, że musimy być na coś wrażliwi. First is animals. How much do you know about animals in Britain? Do the quiz. Więc mamy się zastanowić teraz. Ile wiemy o zwierzętach z Wielkiej Brytanii? Nie, no dobra. A jak ja. Aha, Enter. Czy nie Enter? Enter. Dobra. Mamy animals, ale to będzie zaraz. Coś mega mi muli. Dobra. I teraz tak. Chciałbym, żebyście teraz zrobili pauzę i spróbowali zrobić tę ankietę i zobaczyli, ile wiecie na temat tych zwierząt. A ja zaraz wam powiem, bo już to przestudiowałem i wiem, jakie są odpowiedzi. I powiem wam, że prawie na wszystko znałem odpowiedź, aż byłem w szoku. What percentage of British homes have a pet. So it is over 50%. Czyli ponad połowa Brytyjczyków, domów brytyjskich, ma jakieś zwierzę domowe. What is the most popular breed
rasa of dog in the UK. So it is Labrador Retriever. What is Crafts? Crafts is a dog show. What is the RSPCA? It's an animal charity. To jest coś takiego jak u nas Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami. How many people regularly ride horses in the UK? No właśnie. Ile osób, słuchajcie, w całej Wielkiej Brytanii regularnie jeździ konno? Over 2.4 million. Naprawdę. I to jeszcze liczą się takie osoby, które potrafią jeździć. Ok. How many kilometers of bridleways are there in the UK? Czyli to są te wszystkie takie konne szlaki. 32,000. Czyli wyobraźcie sobie, 32 tysiące kilometrów szlaków konnych jest w całej Wielkiej Brytanii, więc to jest naprawdę mega wow. Ok. And now we have to watch a film. Watch the documentary about animals and answer the questions. What examples of unusual pets are mentioned in the documentary? Czyli jakie przykłady niezwykłych zwierząt są w tym dokumencie, w filmie dokumentalnym wspomniane? What does the Battersea Dogs and Cats Home do? Czyli właściwie czym zajmuje się Battersea Dogs and Cats Home? What do the police use horses for? Do czego używa policja koni? So, let's watch the film. Ciekawe, czy będzie słychać, bo ja mam trochę tu pozmienione ustawienia, ale okej. Okay. How many people do you know with a pet? While there are animal lovers all around the world, over 50% of British homes have a pet, and they spend over £1.9 billion a year feeding them. The most popular pet animals are cats and dogs. There are nearly 8 million cats and over 6 million dogs in the UK. The most popular breed of dog in the UK is the Labrador Retriever, followed by the Cocker Spaniel, the Springer Spaniel, and the German Shepherd. I could walk out for 2 minutes and I could walk back in the room and my dogs are absolutely overjoyed to see me. They don't give me any trouble at all, they're always happy, and I just want to give them the best that I can. This is my cat. Her name is Lola. She's 1 year old and I feed her twice a day. Because people in the UK like dogs and cats so much, there are special shows where people come to look at animals. This is Crufts Dog Show that is held in March every year. Dogs compete to be the best in show. The dogs can also take part in an agility course where they must run over different obstacles. The best in show wins a cup and £100. You know, we've never done anything like this at Crufts, and this is absolutely amazing. However, winning dogs can earn much larger sums of money advertising pet food. Other popular pets in the UK include fish that are kept inside in tanks and outside in garden ponds, rabbits, guinea pigs, and caged birds. There are lots of unusual pets too. Some people in the UK keep snakes, lizards, and even tarantula spiders as pets. This is Bajan in Derbyshire, who shares his home with a pet peacock
The peacock appeared in his garden one day, and Bajan has been feeding it ever since. Well, he just came in one day, out of nowhere. He seemed to like it here for some reason. I think it's probably all the food I gave him free. As well as looking after their own pets, many British people support charities that help protect animals throughout the UK. The most important animal charity is the RSPCA, the Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals. This was founded in 1824 to improve the lives of working animals such as pit ponies, horses that were used in coal mines. Nowadays, they help look after all kinds of animals, including pets, farm animals, and animals in the wild. In London, the Battersea Dogs and Cats Home looks after lost and abandoned dogs and cats. Battersea opened in 1860, and every year they take in 9,000 animals that they either find on the street or that the public bring them to look after. Battersea Dogs and Cats Home tries to find new homes for these animals, but sometimes they are unable to find enough people to adopt them. Horses are another important animal in British life, and more than 2.4 million people regularly ride them in the UK. There are 32,000 kilometres of bridleways in Britain where people can ride and don't have to use busy roads. Apart from riding horses for pleasure, there are also lots of working horses in the UK. Horses are used by the army on ceremonial occasions, such as this one at Buckingham Palace. A third of police forces keep horses and use them to control crowds at public events, protests, and football matches. The events are often very busy, so the police only use very large animals that are around 1.7 meters in height. Tak więc słuchajcie, było mnóstwo różnego rodzaju ciekawostek dotyczących tych koni, dotyczących psów, różnych innych kwestii. I wam powiem, że no, Wielka Brytania jest taka, że dba o te zwierzęta. Tam, żeby adoptować na przykład psa, to trzeba co nieco jakby zaliczyć. Różnego rodzaju kwestionariusze są wypisywane, są ludzie sprawdzani, więc no, jest trochę lepiej niż u nas. I oczywiście też więcej pieniędzy idzie na te zwierzęta. Tu w ogóle było mówione, że na ich karmienie właściciele miliardy wydają, więc no, tak to już jest, jak się ma tych zwierząt dużo. Tym bardziej, że pamiętajcie, że w Wielkiej Brytanii już niedługo, jak tak dalej w tempie będzie, to osiągnie ona 100 milionów ludzi, więc no już... Już jest dwa razy tyle jak w Polsce prawie. I teraz tak. What examples of unusual pets are mentioned in the documentary? So, I think there was about snakes, lizards and tarantula spiders. What does the Battersea Dogs and Cats Home do? No i to jest fantastyczna miejscówka, która pomaga tym zwierzakom. It looks after lost and abandoned dogs and cats. Czyli opiekuje się zaginionymi i porzuconymi psami i kotami. What do the police use horses for? Oh, this is popular. Not only in the United Kingdom. Słuchajcie, ogólnie kraje
post-brytyjskie mają to do siebie, że używa się tam policji konnej. I tak jest też ten przykład w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. They use them to control crowds, czyli kontrolowanie tłumów. At public events, na wydarzeniach publicznych. No i co tu jeszcze było? Protests, czyli w czasie protestów, and football matches, więc no te konie muszą mieć nerwy ze stali. I niestety też, jak to bywa u policjantów, zdarza się, że są ranne z powodu często głupich ludzi. Okej. On the next page, we have got CV generators, but first let's do exercise maybe three, maybe not do, but communicate that you can do it. Słuchajcie, będzie to mega projekt, za który będzie, on będzie oceniany jako projekt specjalny, więc waga 3. Polecam go zrobić, tym bardziej, że coraz bliżej końca roku i wystawiania ocen. Można go trochę zmodyfikować, ale tylko w aspekcie ilości osób. Tak więc work in small groups and do the project task. Macie do wyboru zrobić go samemu, w parze lub w małej grupie. Tak bym chciał typu max 4 osoby. Więc albo pojedynczo, albo po dwóch, albo po trzech, albo w czterech. Przygotujcie prezentację promującą organizację zajmującą się opieką nad zwierzętami w Polsce. Wybierzcie w waszej okolicy organizację, która zajmuje się opieką nad zwierzętami. Odszukajcie w internecie informacje na temat tej organizacji, na przykład w jaki sposób pomaga zwierzętom, gdzie ma siedzibę, jak długo działa. Jeśli to możliwe, przeprowadźcie krótki wywiad z pracownikiem organizacji, aby dowiedzieć się o jej sukcesach i porażkach. Opracujcie prezentację multimedialną lub plakat promujący tę organizację. Dodajcie zdjęcia wyszukane w internecie lub rysunki. Gotową prezentację lub gotowy plakat pokażcie pozostałym uczniom. Zachęćcie kolegów i koleżanki do działania na rzecz tej organizacji. Więc to jest, słuchajcie, takie coś mega profesjonalne. Bardzo mi się to ogólnie podoba, więc no myślę, że można by to spróbować zrobić. I chciałbym, żebyśmy się na to umówili. Okej. Jako, że to jest dosyć dużo pracy, to myślę, że zrobimy sobie długi termin. Dzisiaj jesteśmy tutaj. Kartkówka jest wtedy. Słuchajcie, umówmy się, albo dobra, dam wam długo. Na 26 marca. 26 marca, czyli w piątek. Praca terminowa. Zadanie dodatkowe dla chętnych. Strona 74.3. Project. Jak wypełnicie każdą z tych kropeczek perfekt, no to na pewno będzie super ocena. Tym bardziej, że no tu jest trochę pracy, no i na pewno wiedza na temat różnych organizacji wam się polepszy. Ale ważne jest też to, słuchajcie, żebyście wszystko zrobili po angielsku. Poza imieniem i nazwiskiem ja bym nie chciał nic widzieć po polsku. Chyba, że jest to nazwa organizacji, pamiętajcie, że takich rzeczy nie tłumaczymy. I jeżeli wybierzecie, nie wiem, Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, Fundację Psie Nadzieje, czy w ogóle jakąkolwiek, to nie musi być jakaś mega blisko. Może być na przykład z jakiegoś większego miasta typu Bydgoszcz. Możecie wyszukać różne informacje, może ktoś z was nawet działa w takiej organizacji. Zadanie dodatkowe 8W. Dobra. No i
lecąc na 75. stronę, mamy tam, słuchajcie, CV Generators Digital Competence. Look at the online CV. How many GCSEs does Ben have? General Certificate of Secondary Education. Słuchajcie, to są certyfikaty związane z umiejętnościami opanowanymi z różnych przedmiotów. No i zauważcie, że on ma ich bardzo dużo i ma naprawdę super oceny. He's got English language, English literature, mathematics, biology, chemistry, physics, ICT, drama and media arts, design and technology, geography, history and Spanish. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 different things. And all grades are A and B, więc naprawdę super osoba. Tym bardziej, że no to już jest, słuchajcie, ktoś, kto jest starszy od was, więc no to też się liczy, że poszedł do następnej szkoły i miał takie super oceny. Tym bardziej, że za granicą, słuchajcie, brzydko mówiąc, za byle co nie daje się tego typu ocen, które są wow. Trzeba naprawdę się często napracować. I powiem wam, że będziemy to wszystko robić na następnej lekcji, albo nawet jak się spotkamy za chwilę na Teamsie, zobaczymy. I we wtorek wam zadam kolejne zadanie na szóstkę, ale jeszcze wcześniej na Teamsie porozmawiamy o dzisiejszym. Tak więc do zobaczenia, miłego super ekstra weekendu i do usłyszenia na Teamsie, a potem we wtorek bye bye.